Politechnika Opolska obecnie prowadzi remonty na swoich obiektach dydaktycznych oraz na terenie otaczającym je na wartość około 850 tysięcy złotych. Remonty te dotyczą głównie poprawy bazy dydaktyczno-laboratoryjnej, a także remont ciągów komunikacyjnych, chodników i bazy mieszkaniowej studentów w istniejących naszych domach studenta. Ponadto prowadzimy cztery ważne inwestycje na wartość 17,5 miliona. Dotyczą one, wykonywane są w budynku numer 1 i 2 w kampusie, budynku przy ulicy Waryńskiego 4 oraz będzie rozpoczęta inwestycja również w domu studenta Zygzak. Najbardziej zaawansowane prace są na budynku numer 2, gdzie przystosowywany on jest do nowej gospodarki energetycznej poprzez wykonywanie termomodernizacji i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwa wymiana jakby pokrycia dachowego, docieplenie tego pokrycia, wykonywanie termomodernizacji ścian. Będzie zamontowana pompa cieplna, która będzie jakby wytwarzała ciepło potrzebne do ogrzania budynku w czasie okresu zimowego. Budynek numer 1 jest w trakcie procedury przetargowej. Na budynku przy ulicy Waryńskiego trwają prace rozbiórkowe. Budynek domu studenta Zygzak jest w sferze przeprojektowywania i prace najprawdopodobniej rozpoczną się w miesiącu wrześniu. Politechnika Opolska.